Dzisiaj kilka słów o oleju przywrotnikowym, właściwie to maceracie z przywrotnika. Tu mam przywrotnik, który rośnie u mnie w ogrodzie. Ja sobie z łąki po prostu przyniosłam kilka lat temu kilka sadzonek i one mi się rozrastają i mam dla siebie, że tak powiem, na podwórku. Link ogólny o przywrotniku załączę pod spodem, pod filmikiem. Będzie. Ja dzisiaj chcę zrobić z przywrotnika macerat olejowy. To jest to zioło. Bierzemy właśnie całe ziele, łodyżki, już u mnie kwitnie, kwiaty, liście. I tu mam podgrzane, jak widzicie, w garku, tak mniej więcej do 80 stopni, nie więcej, olej winogronowy. I oleju mam mniej niż połowę tego słoika. Proporcja powinna być mniej więcej taka, że na dwie części oleju wkładamy jedną część przywrotnika. Ja teraz sobie to nożyczkami moimi do ziół wszystko potnę. Musi być bardzo drobno, ale dzięki temu, że to potniecie, to będziecie mieli po prostu szybciej, będzie przywrotnik oddawał swoje właściwości do oleju. I już prawie mogę to wkładać. I tak, gdy włożymy to do tego oleju, to zakręcamy, wystawiamy mniej więcej na 2 tygodnie na słońce. Na 2 tygodnie na słońce. Przypominam, proporcja jedna część ziela do 2 części oleju. U mnie winogronowy. Możecie sobie jakiś swój dowolny, no tylko taki, żeby się po prostu jak naj... nie był jakiś bardzo taki psujący. Oliwa z oliwek bardzo szybko się psuje, a ja chcę wykorzystywać ten macerat. Ja chcę wykorzystywać ten macerat do, słuchajcie, do dbania o moją skórę. Mam nadzieję, że te wszystkie listki, nasionka, kwiatuszki, które już w tym przywrotniku się wytworzyły, oddadzą do tego oleju właśnie te substancje, które wpływają na to, że moja skóra będzie bardziej wiązała kolagen, będzie bardziej elastyczna, że moja skóra będzie wygładzona i wybielona, czyli będzie miała mniej zmarszczek i będzie miała mniej różnych przebarwień. Ewentualnie można potem taki macerat olejowy wykorzystać do zrobienia jakiegoś nawet kremu, ale najpierw musi się zrobić, więc teraz zakręcę za chwilę i 2 tygodnie na słońce, to takie minimum, przecedzamy te listki ziółka, możecie wykorzystać jeszcze do tego, że sobie je położycie po przecedzeniu na twarz, zrobicie sobie jakąś maseczkę, można dodać czy płatki owsiane, czy len, który namoczycie i po prostu razem zblendujecie z tą papką, która Wam zostanie po przecedzeniu tego oleju. A olej potem do smarowania, na przebarwienia, na po prostu przeciwzmarszczkowo, na odmłodzenie ogólnie rzecz ujmując. Pozdrawiam!